zaleca wymianę oleju co 30 tysięcy. Tak. W tychże silnikach, ale tak sprytnie dyplomatycznie też jest napisane, że albo co rok lub dwa. Tak. No, że co roku mniej więcej statystyczny Polak przejeżdża 15 tysięcy, to właściwie co 15 tysięcy należałoby wymieniać ten olej. To nam trochę podraża eksploatację. No ale faktem jest, że też właśnie to wysłuchałam u pewnego mechanika, że można zastosować taki patent, że troszeczkę rzadszy ten olej wlewać i on wtedy ma wpływ na większą żywotność rozrządu, który generalnie podobno najbardziej dostaje w kość, jeśli chodzi o silniki TS. No więc myślę, że chodziło o olej o mniejszej... Ale też układ cały ten tłukowo-korbowy, wiadomo. Myślę, że chodziło o olej po prostu o mniejszej lepkości. No rzadszy, potocznie mówiąc. Tak. Wiesz, oleje można wymieniać co 30... Pojedziemy tam? Oleje można wymieniać co 30 tysięcy kilometrów. Nasi koledzy z pewnej gazety napisali nawet taki artykuł przeciwko tej koncepcji, pisząc, że nie istnieje olej, który wytrzymuje 30 tysięcy kilometrów. Ja w swoim samochodzie wymieniałem jeszcze do niedawna co 30 tysięcy. Teraz ze względu na przebieg stwierdziłem, że będę mu robił dobrze i będę wymieniał raz do roku. Nie masz przebieg roczny? No teraz mam mniejszy, wiesz. Jednak całe lato to na motocyklu jeżdżę. Nie no, generalnie dobrze miałem na jest początku 40 zaglądać. Tysięcy rocznie nawet. To dobrze jest zaglądać, jeśli chodzi wszędzie tam, gdzie są bagnety, bo są też takie marki, w których w takich silnikach wyżyłowanych, aż sobie się ciśnie na usta, nie mają nawet bagnetu, więc nie jesteś w stanie w ogóle sprawdzić poziomu oleju. Ale w każdej Skodzie bagnet jest. I trzeba sprawdzać olej. Teraz tak, żeby uporządkować. Olej wytrzymuje 30 tysięcy kilometrów, ale pamiętajmy o tym, że to, że producent mówi, że można go wymienić nawet co 2 lata lub 30 tysięcy kilometrów, to nie znaczy, że taki jest przymus. To jest raz. Dwa, komputer analizuje naszą jazdę, styl naszej jazdy, ilość uruchomień, ilość zużytego paliwa i podpowiadam, kiedy mamy oddać auto do serwisu. Ja teraz zobaczę, czy u siebie mogę to zrobić. Teraz w czasie jazdy nie mogę podejrzeć, ale normalnie mogę sobie sprawdzić, ile mam jeszcze do przeglądu. I tu jest bardzo ważne to, że jeżeli komputer nam mówi, że trzeba zrobić już przegląd, to trzeba go zrobić już, a nie czekać jeszcze 2 czy 3 tysiące kilometrów, bo olej jakby jego... Można zatrzeć silnik za chwilę po prostu. No, możemy doprowadzić do tego, że się właśnie zaczną jakieś brudy odkładać, bo wraz z degradacją oleju, jego zużywaniem się spada, jego lepkość spada. Widzimy to po tym, że zaczyna go szybciej ubywać z silnika, na przykład. Bo częściowo odparowuje, częściowo jak mu lepkość spadnie, to przedostaje się nad tłok i jest spalony. Ale jak on osiągnie tę niską lepkość, to zaraz później zaczyna mu gwałtownie ta lepkość rosnąć, czyli zaczynają się odkładać szlamy, laki i inne zanieczyszczenie. No i teraz jest jeszcze jedna, kolejna rzecz, żeby stosować dobre oleje. Co robią mechanicy bardzo często? Jak ja bym pojechał do mechanika, powiedział 180 tysięcy przebiegu, to jestem przekonany, że duża część mechaników, z całym szacunkiem dla ich ciężkiej pracy, zaproponowałaby mi, wie pan co, przejdźmy na tańszy olej, na półsyntetyk. Co pan będzie żlał ten syntetyk? Syntetyczny. Półsyntetyk jest gęstszy, to będzie go może mniej zużywać, wie pan. 180 tysięcy to już jest przebieg. 180 tysięcy to jest żaden przebieg. Bardzo często silniki z takim przebiegiem, jak się rozłoży, to zresztą widać po testach długodystansowych, na przykład w pewnej gazecie, gdzie rozkładają silnik na atomy i okazuje się, że są jeszcze na cylindrach ślady honowania, czyli obróbki cylindra, więc w ogóle się nie trzeba bać przebiegu. I paradoksem jest to, że godzimy się na to, żeby przy dużym przebiegu samochodu, kiedy silnik już jest jakoś tam wyeksploatowany, to my zamiast mu zapewnić jak najlepsze warunki pracy i dać mu jak najlepszy olej, to my mu dajemy gorszy. No jest to bzdura. No, bzdura, no z wiekiem trzeba bardziej dbać o samochód. Trzeba bardziej dbać, dlatego ja stwierdziłem, że będę rzeczywiście wymieniał teraz olej co 15, znaczy może nie co 15, co roku będę po prostu wymieniał sobie olej, tylko dlatego, że się zbliżam do 200 tysięcy kilometrów. Już nie pochwalam. Olej jest najważniejszą częścią zamienną w silniku, która ma największy wpływ przy takiej normalnej eksploatacji na to, jak długo silnik będziemy
używać, no i jego dobór jest bardzo ważny. Trzeba dbać. Z tym się zgodzę, że trzeba dbać.